Dzień dobry, witamy wszystkich na MSPO 2023. Naszym gościem Defense 24, dzisiaj prezes firmy Telesystem Mesko, Janusz Noga, który jest jednym z autorów naszego przeboju eksportowego, jakim jest niewątpliwie przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun. Panie prezesie, po Gruzji powstał Piorun z groma. Co powstanie po wojnie w Ukrainie z Piorunem? No nazwijmy go Piorun nowej generacji, bądź inna nazwa, to akurat nie ma większego znaczenia. Natomiast na pewno musi powstać rakieta o poprawionym systemie naprowadzania i poprawionych systemach odporności na zakłócenia. To są podstawowe dwa elementy systemu rakietowego bardzo krótkiego zasięgu. Panie prezesie, waszą taką domeną i waszym takim dziełem jest to najważniejsze centrum w pocisku, czyli ten system naprowadzania. Głowica naprowadzająca, no i ten seeker, czyli ten taki element, który wykrywa przeciwnika, wykrywa samolot. Co chcecie zrobić w tej domenie? Co chcecie zaproponować dla tych nowych pocisków, jeżeli właśnie chodzi o te seekery, czyli te głowice poszukujące? To główna sprawa odporność na zakłócenia, czyli wprowadzenie dodatkowych pasm spektralnych po to, żeby łatwiej ocenić zakłócenie od celu realnego. Czyli to będzie ta głowica multispektralna? To będzie idea głowicy multispektralnej na pewno. Na pewno to w sposób zasadniczy wpłynie na zdolności selekcyjne, czyli zdolność wykrycia cel, zakłócenie. Zdecydowanie, to jest podstawa. Dodatkowo oczywiście użycie tych dodatkowych pasm pozwoli na poprawienie wykrywania celów niepromieniujących. Czyli to oznacza, że mimo że macie teraz w tej chwili wielkie osiągnięcia, jeżeli chodzi o odporność na zakłócenia, chcecie pójść jeszcze dalej i jeszcze tą odporność zwiększyć? Oczywiście, że tak. Są to metody, które myśmy widzieli światełko już przy Piorunie, że mamy szansę na poprawienie jeszcze tego systemu. No musiał w pewnym momencie prace badawcze się zatrzymać i powiedzieć, ok, to jest Piorun. Ale zapas technologiczny został, który pozwala łatwo przejść i zwiększyć, poprawić ten system. Panie prezesie, ten Telesystem Mesko to nie jest firma, która zajmuje się tylko Piorunem, żebyśmy tego nie mówili. Wiem o tym, że pracujecie nad czymś zupełnie nowym, czyli nad nową generacją systemów poszukujących. Czy może pan coś na ten temat powiedzieć? To znaczy tak, główną naszą ideą są koordynatory głowic śledzących dla małych rakiet, ale nie z elementami dyskretnymi, ale również nie możemy zakopywać zabawek w piaskownicy, powiem tak, i musimy się zajmować nowymi rozwiązaniami. Nowe rozwiązania, matrycowe układy, układy przeszukiwania matrycowego, układy śledzenia w pasmach spektralnych podczerwieni i tej 8-12 i 3-5 w zależności od wykorzystania. Chodzi o pasma, tutaj mówimy o pasma spektralne. Te prace są prowadzone. To są głowice o większych kalibrach. Niestety kalibry rzędu 70 mm już w tym wypadku nie wchodzą w rachubę. Tu musimy mówić o kalibrze powyżej setki. Ale to oznacza, że w tej chwili wchodzicie nie tylko w zakres rakiet przeciwlotniczych, ale możecie też oferować rakiety przeciwpancerne, jeżeli chodzi o głowice. Czy to prawda? No jeśli strzelamy termowizorem, to termowizorem w zakresu spektralnego 8-12 mikrometra strzelamy do ziemi. Z zakresu spektralnego 3-5 mikrometra strzelamy w powietrze. Te technologie są nam bliskie. To nie jest przeskok, potężny przeskok technologiczny. To jest nowe wejście, nowa linia. No to w takim razie przechodźmy z tych rakiet przeciwlotniczych do tych rakiet lądowych. Co z Piratem? Czy jesteście gotowi do tego, żeby rozpocząć produkcję? Pirat jest rakietą, można powiedzieć, naprowadzoną na detektory dyskretne, na odbite promieniowanie laserowe. Bardzo dobra technologia, bo technologia pozwalająca na powiedzieć, wybieram cel, który chcę trafić. I do tego celu się naprowadza. Systemy wizyjne muszą prowadzić analizę obrazu, wybierać cel, adaptować się do zmieniających się warunków celu podczas lotu i tak dalej. Nie ma inaczej. To pole walki decyduje o celu z dużych odległości, a nie bezpośrednio operator. To jest trochę inaczej niż w systemach naprowadzania na laserowe odbite promieniowanie. No, aczkolwiek uważam, że nie można zapominać o tych systemach, nie można zostawiać. To nie jest przeskok, że tak powiem, potężny przeskok technologiczny. To jest tylko wykorzystanie techniki, która jest od dawna znana. Kamera termowizyjna
od iluś lat jest znana. Wykorzystujemy tą technikę do tego. Czy to jest lepsze? Nie wiem tego. Ja powiem tak. Dlatego, że jeżeli chodzi o rakiety przeciwlotnicze, to sytuacja jest taka. Zmiana scenerii jest niezbyt duża. W związku z tym lepiej strzelać detektorami pojedynczymi, skanującymi, dlatego że jest to tańsze rozwiązanie, łatwiejsze. Mało z tego, układ przeciwdziałania zakłóceniom może być potężnie rozbudowany i systemów selekcji jest kilka. Natomiast układ matrycowy, systemy selekcja są tylko związane z obrazem. Jest to o wiele trudniejsze, problematyczne i nie zawsze skuteczne. No to powiem jeszcze o jednej rzeczy, z której słynie telesystem ESCO, o którym myśmy zresztą też często pisali na Defense 24, czyli o amunicji precyzyjnej, która się sprawdziła bardzo mocno w czasie wojny w Ukrainie. Wy proponujecie dwa rodzaje pocisków, 120 i 155. Ty, bo jeszcze pirat. Aha, jeszcze pirat, oczywiście. Ale mówimy teraz o pociskach artyleryjskich. Tak. Czy rzeczywiście nadal jest to w naszej ofercie i czy jesteśmy blisko do tego, żeby to wprowadzić do polskich sił? Oczywiście, że tak. Tak z punktu widzenia funkcjonowania 155 jest praktycznie opracowana do końca. To jest pocisk, który osiąga zasięgi powyżej 20 kilometrów i strzela w cel, albo powiedzmy w plamę, czyli w coś, co ma rozmiar góra pół metra. I to jest naprowadzanie za pomocą systemu, który wy też robicie, tak? To jest naprowadzanie za pomocą systemu odbitego promieniowania laserowego, gdzie oświetlacz laserowy jest również konstrukcji polskiej, ale współpracuje z dowolnym oświetlaczem o standardzie NATO-skim. Czy ten oświetlacz był opracowany u was? Tak. Oświetlacz od początku jest opracowany i każdy element tego oświetlacza jest wykonany w Polsce. Czyli mamy w tej chwili dostęp do praktycznie technologii, która pozwala nam całkowicie zabezpieczyć amunicję precyzyjną dla systemu, tak. 155 mm. Tak. Oczywiście mówię o amunicji naprowadzanej laserowo. Tak. I 120 mm do moździerzy, tak? Do końca mamy opracowaną całe wszystkie elementy tego wyposażenia, które są z kodowaniem pocisku łącznie, ponieważ ten pocisk do promieniowania jest jeszcze kodowany. To na zakończenie wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, czyli wróćmy do obrony przeciwlotniczej, czyli do rakiet, które nie są przenośne, przeciwlotnicze zestawy rakietowe, ale do tych rakiet dalszego zasięgu. Czy też planujecie działanie w tym dziedzinie, czyli chcecie opracować pocisk, który będzie miał troszeczkę większy zasięg niż 6 km, czyli taki zasięg, jaki maksymalnie można wyciągnąć z manpadsów? Ja powiem tak, to co można wyciągać z naszego układu optycznego, to jest 8 km, w zasadzie bez względu na wysokość, na kąt obserwacji celu. To jest to maksimum. W związku z tym, czy taka rakieta jako manpads niekoniecznie jest potrzebna. Natomiast rakieta 10+, 12, 13 km, może 14, z podwójnym systemem, wykorzystujący częściowo system naprowadzania z głowicy, a częściowo z innego układu, czy to układu laserowego prowadzenia wiąz, czy układu opartego na radiolokacyjnych systemach, czy układu sterowanego radiowo, inercyjnie, dowolny. Tu chodzi o przejście tylko tych pierwszych 5 kilometrów, jeśli mówimy o maksymalnym zasięgu. I wtedy włącza się to, co wy robicie. I wtedy układ przeszukiwania głowicy pozwoli na zalokowanie się na celu i już podążanie według charakterystyk naszego układu. Czyli panie prezesie, sukces w takim razie, bo jesteście gotowi do tego, żeby zabezpieczyć potrzeby wojska w tym najkrótszym zasięgu, jeżeli tak mówimy. To jest to możliwe. Ja już od jakiegoś czasu próbuję to pokazać, że te wszystkie technologie są w Polsce. Ja mówię o technologiach, które są dostępne w Polsce. Nie mówię o technologiach, które mogłyby być w Polsce albo z jakiegoś powodu się znajdą. One są w Polsce. Laser, głowica naprowadzająca, klasy pioruna, głowica naprowadzająca z matrycowym systemem naprowadzania, czyli z głowicą, bloki sterów opracowywane do wszystkich tych rozwiązań, amunicja precyzyjna naprowadzana na laserowe odbite promieniowanie w różnych kalibrach, wytrzymująca udary, które występują w kalibrze 155, 120 mm, to jest około 10 000 G. Te wszystkie elementy są produkcji polskiej. Detektory, wszystkie podstawy technologii są w Polsce. Panie prezesie, gratuluję pioruna i czekamy na jeszcze. Dziękuję wszystkim. Serdecznie dziękuję. Również czekamy na resztę. Dziękuję bardzo.